Siema, ja jestem Fikusek, a w dzisiejszym odcinku chciałem wam przekazać i właśnie pokazać nowości na temat GTA 5, a dokładnie nowe DLC, które wyjdzie 26, czyli właśnie we wtorek. Więc dobra, lecimy właśnie z tematem. Wpisujemy sobie Social Club właśnie, Social Club. Nie wiem co ja w ogóle napisałem, ale dobra. To Social Club, klikamy sobie nowości. I mamy właśnie nowe DLC, które właśnie chciałem wam pokazać, opisać, co nowego właśnie będzie w nowym DLC. Oczywiście zostawcie suba, żeby zobaczyć we wtorek właśnie tego 26 wpadnie prawdopodobnie odcineczek z rana jak śmietana z właśnie temperature since last year. We know tego you're czegoś, definitely not having G 18. Breaking news. It is hot out there, folks. This summer continues to break records for the hottest temperature since last year. We know you're definitely not heading out of town. Okej, mamy tutaj, no tak naprawdę nic nie pokazuje. Po prostu są jakieś wypadki, ale prawdopodobnie nic takiego nie dotyczy. Well, zobaczymy prices. It's insane. It's like I'm back in 1981. Oil tycoons are... Okej, właśnie, czekajcie jeszcze raz. Back in style. Back in oil tycoons. Tutaj mamy prawdopodobnie salon samochodowy, którym właśnie będą stały sobie pojazdy, którym możemy podejść do tego samochodu, w sensie salonu samochodów, przetestować sobie fury, właśnie auto, wszystko z GTA i właśnie wtedy sobie je zakupić. Oczywiście da się również z telefonu prawdopodobnie kupować samochody, ale właśnie będzie można wszystkie auta najpierw sobie przetestować właśnie w takim salonie przed właśnie zakupem. Okej, takie auto to nie wiem czy jest, czy nie, ale dobra. Okej, jak sami widzimy, koncert paliwowy Xero, będą to prawdopodobnie nowe misje, które będą pokazywały jak właśnie jakieś tam ataki na jakieś tam paliwo czy jakieś równe. Tutaj mamy właśnie jakieś takie tam nowe misje będą. Ever heard of the Duggins? Oil and gas people making some serious. Okej, właśnie jak sami przed chwilą widzieliście, był tam klub motocyklowy. On zostanie również zmieniony, nowe rzeczy będą, ale to za chwilę wam opowiem. Tutaj jest nowa niby snajperka z tego co słyszałem od właśnie Gabrysia, link do Goldiaka. Crazy comes with heavy ballistic. Tutaj nowe auto. Jak to jest za chwilę, podać wam co i jak. lipca, tak jak mówiłem, nowe DLC. I teraz sobie właśnie opiszemy co i jak będzie. Gospodarka południowego San Andreas pogrążyła się w kryzysie, ceny benzyny są najważniejsze od dekad, łańcuchowy dostaw są rozsypce, a do tego nadeszła potężna fala upałów. Jak sami wiemy, jest to trochę taka z prawdziwego życia. W sumie, bo ceny benzyny, paliw i tak dalej są mega drogie. Ale dobra. Prezesi, motocykliści, właściciele klubów nocnych i przemytnicy broni czerpią niemałe korzyści z tego chaosu. Nagły wzrost cen na stacjach nie uniknął też coś tam. Okej, podejrzewana skorporowana rodziny baronów naftowych, Daganów. Poszukiwanie systemu na swoją korzyść. Okej, dobra. Znajdę jakieś najciekawsze informacje, nie będę wszystko tutaj czytał. Jak chcecie wszystko zobaczyć, no albo sobie stopnijcie, albo sami wbijcie sobie nowości, jak wam pokazywałem na początku. Ważną informacją jest też to, że ten właśnie update, to nowe DLC będzie również na PC-tach nowych generacjach. Jest tu napisane właśnie, że okej, tutaj macie dalszą właśnie historię, możecie sobie stopnąć właśnie tryb fabularny tak zwany, co się będzie działo tutaj, ale to nie jest ważne, lecimy sobie już tutaj. Prezesi, prawdopodobnie właśnie biur po prostu. Posiadacze biura prezesa zauważą nową lupę gotową do pomocy w pozyskiwaniu dodatkowych specjalnych podunków. Zapełniające puste półki i... Będzie to również dla prezesa dostępna, będzie również nowa działalność poboczna, w ramach której dostawa specjalnych ładunków będzie pojawiać się codziennie przed magazynem i mamy ją do doków sobie dawać. Spoko. Ponadto do misji namierzania zostaną dwa nowe źródła specjalnych ładunków. Więc spoko. Takie dodatki. Ok, klub motocyklowy.
Jeziba dostaną właśnie darmowe nowe ciśnienie warsztatu motocyklowego pozwalające prezydentom modyfikować motocykle klientów. Czyli trochę tak jak właśnie ten Tuners, to był ocenia ten warsztat, że przychodzą sobie samochody, my je kupujemy i dostarczamy. Taki import eksport jakiś teraz motocyklami. Spoko, ale nie wiem, nie będę prawdopodobnie zbytnio tego robił. No i też będziemy mieć takie zaopatrzenie baru właśnie na piwo, żeby klienci sobie tam sobie pić, chlać i tak dalej. Nie będzie to coś jak chyba nie, lub nocny, nie? Okej, nowa broń M4 z tłumikiem, więc super, moim zdaniem to jest fajne. Lubię tą broń. Każdy gra w sumie MK jest spoko. Teraz dochodzi sobie tutaj. Ammunition, można sobie dostarczać codziennie towary do wyznaczonego sklepu, żeby dostać dodatkowe źródło pieniędzy. Podczas uzupełniania zapasów w bunkrze natknięcie się na dwie nowe misje, odnawianie zasobów i gracze mogą zadzwonić do agenta 14, będąc w drodze, by zwiększyć postęp w badaniach poprzez pozyskiwanie danych od dobrze uzbrojonego celu. Okej, okay, Gabryś mnie to jakoś tak tłumaczył po swojemu, że nie wiem, czy to chodzi o to właśnie, bo nie oglądałem wtedy jego streama, i on to dokładnie czytał. Ale było coś takiego, że ktoś mówi, że w telefonie właśnie u agenta można sobie jakieś tam zasoby kupować, jakieś inne takie rzeczy, więc nie wiem skąd to wziął, ale okej, okay, wierzmy to na słowo. Okay, właściciele klubów nocnych będą mogli się teraz kontaktować z aby wziąć udział w misjach pozyskiwania towarów, więc nie trzeba wchodzić do tego laptopa, można do niego zadzwonić i chyba o to chodzi tutaj. Nowe misje zarządzania klubem zapewniają graczom nowy sposób promowania swojej legalnej działalności. Tymczasem można utrzymywać odpowiednią atmosferę w klubie, wrzucając. A, można wyrzucać awanturników. No wiecie, ktoś się spina na tym. Możesz podejść, powiedzieć mu dalej i mamy sobie ten. Możemy utrzymać tak odpowiednią atmosferę, a nie trzeba robić tych misji promowania, więc. No niby dłużej to leci, ale wtedy przez to trzeba wchodzić do tego klubu, więc niby nie trzeba wchodzić, bo można zadzwonić do tego ziomka, żeby odpalić misję, a z drugiej strony trzeba wchodzić, żeby wywalać awanturników. Z VIP roomów, coś takiego. Okej, okay, nowe jakieś misje, właśnie jakieś zyski gwałtownie rosną, ceny paliw rosną, więc można tylko właśnie na ropie, na ropę. Dynastii w regionie Los Santos. Okej, okay. Daganów. To jakiś przestępczy spisek mają. Odezwie się do was jakiś agent z nowymi misjami. O nazwie właśnie operacja niedokończone sprawy, w ramach których zleci 1 na 4 graczy. Śledztwo w sprawie lokalnych magnatów. No, czyli po prostu właśnie takie te misje jak były na tym trailerze typu tam zaatakuje jakąś cysternę paliw, czy to jakieś kontenery, co statek wyrzucił. Więc to może być spoko, ciekawe jak ile będzie tych misji. To jest jakiś napad nowy, to jest jakieś ilość tam misji z końcówką właśnie napadową, ale wiecie, to nie będzie coś w stylu Cayo Perico Casino, tylko jakieś tam główienka. Okej, okay, nowe auta, zasiadając za kierownicę nowych pojazdów. Okay. W tym DLC będzie właśnie mnóstwo nowych sposobów na pokonywanie tras od A do B nowymi pojazdami. Okay, w późniejszych czasach chyba będzie więcej tych samochodów. Na razie tylko na zdjęciu, choć nie wiemy. No, nawet tutaj pisze dwie nowe maszyny. Okej, okay, i ten pojazd tutaj będzie można u agencji, u tej dziewczyny właśnie jakieś przeciwnamierzanie, zagłuszanie właśnie przeciw rakiet, nie tylko, zdalne sterowanie i tak dalej, więc to jest spoko. Drugim pojazdem będzie taka Audica, gdzie będzie można tuning ubanego sobie zrobić, więc no to jest fajne akurat, bo ubanego są najlepsze auto, jeżeli chodzi o tuning. Teraz mam jakąś Audicę sportową, więc jeżeli będzie dużo możliwości, jeżeli będą fajne osiągi na tym samochodzie, to sobie zakupię. Właśnie można nowym wózkiem, tak jak tutaj piszę, polatać. Który pojawi się później tego lata na konsolach najnowszej generacji. Aha, spoko. Jak na razie jest tylko na PC, więc to jest ciekawe chyba.
Okej. Okay. Zmniejszenie skuteczności pocisków samonaprowadzających w opresorze MK2. Okej, okay, to jest dobre, właśnie powinno to być szybciej moim zdaniem, ale okej, okay, chociaż kiedyś to dodali opresor MK2 na nerfie. Szybszy, łatwiejszy sposób na uzupełnienie zdrowia podczas walki poprzez łatwiejszy dostęp do przekąsek i pancerza oraz wielu innych nowościach. Akurat mi się nie podoba zbytnio, bo wiecie, ktoś ogarnie te łatwiejszy sposób i się okaże, że będzie nieśmiertelny, nie? Ale spoko, okej, okay. Nie było. Stałe zwiększenie wypłat na wyścigi i tryby adwersarza. Zwiększone wypłaty na oryginalne napady oraz skok na koniec świata. Oraz, jak słyszałem od Gabrysia, napady właśnie od Lestera, czyli właśnie te oryginalne napady, jak spoko. Więcej szczegółów będzie właśnie 26, gdzie znajdziecie na właśnie nowościach. No i spoko, nie? Tutaj mamy również, na co będzie prawdopodobnie to DLC. Będzie właśnie Xbox One jeszcze, PlayStation 4, więc kto ma playkę, czwórkę i tak dalej, no to jeszcze sobie zagra. Ogólnie tak, no sporo tego, lecz nie ma jakichś takich największych nowości, wiecie. Tutaj są bardziej takie rzeczy w postaci biura, polepszenie, nowości w klubie motocyklowym, tutaj bunkr, tutaj kluby nocne, tutaj jakieś nowe misje teoretycznie, nowe pojazdy, jakieś właśnie nerfy, buffy, jakieś inne dodatki, ale nie ma jakiejś nowej, wiecie, agencji, fabuły czy coś. Szkoda. Z drugiej strony fajnie mieć coś więcej, więc jak mówię, 26 za 4 dni pojawią się odcinki na moim kanale z tej oto właśnie gierki, gdzie sobie, nie wiem, przetestuję, tuninguję może to auto, jeżeli nie będzie najdroższe na świecie. Przetestuję sobie właśnie, co nowego dodają do właśnie bunkrów, do klubu motocyklowego, do klubu nocnego i tak dalej, więc będzie prawdopodobnie kilka z tych odcinków. Więc co, jak na razie zostaw, tak jak tutaj pisze, zostaw suba i lajka i co, nara.